Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku. To co mówiłem we wczorajszym odcinku, mam ochotę nagrać sobie z tego wojownika jakieś lożki, dlatego że długo tu już nic nie klikaliśmy, mogę wam nawet zaprezentować, że ostatnie lochy miały miejsce tutaj 21 października, więc no prawie dwa miesiące temu, także myślę, że może faktycznie coś tam ewentualnie popchniemy, może jeszcze jakiś levelik albo nawet dwa byłoby cudownie, chociaż na to się nie nastawiam, bo to jest jednak w dalszym ciągu wojownik, który nie jest jakimś potworem w lochach, no ale mimo wszystko fajnie by było tutaj na nim jak najwięcej expa wbić. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Twitcha, wbijajcie na Discorda, linki macie w przypiętym komentarzu i opisie i jeżeli ktoś jeszcze nie gra w Shakesa, to możecie kliknąć w pierwszym linku w opisie, jest właśnie link do gierki, którego tak jak mówię możecie sobie kliknąć, to jest oczywiście mój ref link. No i okej, myślę, że tutaj nie ma co się za bardzo rozwodzić, tylko powoli będziemy zaczynać. Co tu się pozmieniało przez te dwa miesiące, bo tak jak mówię, chyba od dwóch miesięcy nie było odcinka. Generalnie nie pamiętam, co widzieliście na ostatnim odcinku. Możemy w sumie zobaczyć, poczekajcie, który ja miałem level? 467. Czyli zobaczcie, no od ostatniego odcinka wbiliśmy tak naprawdę zaledwie 8 leveli, co nie jest wcale tak dużo. Więc no, tak jak mówię, cały czas lecimy w golda. 475 level mamy w tym momencie. Tu jeżeli chodzi o ekstraktor, znaczy generalnie, jeżeli chodzi o podziemie, to mamy kopalnię 39, jeżeli chodzi o kopalnię klejnotów, no to 58, no i statystyki, no to 21 tysięcy tutaj siły i 17 tysięcy, prawie 100 HP, będziemy sobie teraz lecieć w HP do 18 tysięcy, o akurat jest, zobaczcie jak równiutko, no i później znowu w siłkę, więc tak to generalnie wygląda z tym naszym wojownikiem, no ale w zasadzie się tu za wiele już na tym etapie nie zmienia, no sami wiecie, tylko po prostu awka, lecimy pod golda, statystyki rosną i tak to generalnie wygląda. Co ja chcę zrobić? Chcę na pewno tutaj, a to już mam odebrane, na pewno będę chciał zrobić arenkę, dlatego że jak ewentualnie wbijemy jakiś level, no to lepiej jednak jeszcze tej arenki sobie na tym większym, na tym niższym w zasadzie levelu użyć, dlatego że no wiadomo, więcej expa wtedy dostaniemy, więc tu sobie klikniemy tą arenkę, cyk, cyk, okej, pyk, mamy 10 na 10, no i tyle, przygodomat już odebrałem rano, więc to akurat się nie liczy, aha, jeszcze kółkiem możemy zakręcić, żeby już było to też z głowy i będziemy powoli zaczynać. Jedna osoba pod którymś z poprzednich odcinków, z tego co widzę, tu jeszcze patrzę, wszystko się nagrywa, żeby nie było. Jedna osoba pod którymś z poprzednich odcinków tak naprawdę dała mi taki fajny temat na odcinek i myślę, że dzisiaj go wykorzystamy, bo wydaje mi się, że jednak troszkę nam zejdzie, żeby właśnie te lożki tutaj kliknąć, żeby generalnie klikać. Teraz mamy tego Case Jora, zobaczcie, my się z nim na ostatnim odcinku z Paladynem męczyliśmy, więc na wojowniku raczej tym bardziej go nie zrobimy, no ale chwilę poklikam, żeby zrobić tier listę postaci. I faktycznie jest już taki odcinek na kanale, nawet ta osoba w tym komentarzu to zaznaczyła, że wie, ale po pierwsze w tym odcinku nie było druida, bo jakby druid doszedł później, po tym jak ja go nagrałem, no i też druga sprawa, że może coś się pozmieniało albo coś, więc przede wszystkim odsyłam was właśnie do tego odcinka, on się tam nazywa jaka jest najlepsza klasa w Shakes and Fidget albo coś takiego, gdzie ja każdą klasę właśnie oprócz druida, którego jeszcze wtedy nie było, omawiałem i generalnie mówiłem wam po prostu jakie są plusy tej klasy, jakie minusy i tak dalej. No ale teraz taką moją subiektywną oczywiście opinię, myślę, że o każdej klasie mogę wydać, praktycznie każdą klasą grałem, no i jak ta gierka wygląda, ja byłem skłonny zawsze mówić, że jednak tutaj taki wojownik to jest taka bestia na late game i generalnie myślę, że nadal to podtrzymuję, ale jednak mimo wszystko wojownik, zacząłem od niego, no bo skoro na nim jesteśmy to niech będzie, ale myślę, że jednak wojownik jest bardzo podatny na RNG, dlatego że po pierwsze bloki, które w jednej walce może siąść ich 10, a w drugiej 0, to pierwsza sprawa, a druga sprawa jak walczy z jakąś klasą z unikami, no to wiadomo jak to wygląda, może uniknąć ta klasa w jednej walce 0 razy i bez problemu z nią wygramy, a w drugiej walce może uniknąć 15 razy i mówiąc szczerze, bardziej jesteśmy, że tak powiem, na przegranej pozycji, nie? Możemy nawet z o wiele słabszym jakimś zwiadowcą przegrać, bo zrobi tych uników od groma. I w dalszym ciągu podtrzymuję, że jednak wojownik jest bardzo dobry w PvP, jeżeli chodzi o lochy, no to jest gorszy, ale powiem wam, że gierka na późniejszym etapie ma tyle w sobie losowości, w zasadzie sprowadza się do tego, kto zwalnie więcej krytów, albo komu bardziej będzie sprzyjało właśnie to RNG, tak jak mówię, że ja tutaj wybieram
wybierałbym klasy, które jeżeli ktoś, w sensie wiadomo, w ogóle też jeszcze powiem, że jeden komentarz mnie zdziwił, bo jedna osoba napisała, że ja mówiłem, że wojownik jest taki mocny w late game'ie i on przez to zaczął grać tym wojownikiem, a teraz mówię inaczej. No nie, nie mówię inaczej, bo w dalszym ciągu uważam, że jest bardzo mocny, nie dość, że fajnie bije, to jeszcze ma bardzo dużo tego HP, ale no, tak jak mówię, jest podatny na RNG, a jednak niestety w tej walce, w tej grze bardzo dużo do tego RNG się sprowadza. Tak jak RNG to po prostu losowość gierki, niestety tak to wygląda. W późniejszym etapie gry bardzo jakby sprowadza się do tego, kto wygra walkę, kto po prostu walnie więcej krytów, albo na przykład no, może być tak, że tak jak mówię, wojownik ma na kryta jakiegoś zwiadowcę, albo nam na dwa kryty, a zwiadowca nagle zrobi uników tyle, że ten wojownik po prostu przegra, bo nie zrobi żadnego bloka. No rozumiecie, o co chodzi, nie? To jest jakby generalnie takie, można by powiedzieć, właśnie duża losowość i ja wybierałbym klasy, które tą losowość mają mniejszą. Myślę, że nimi się o wiele przyjemniej będzie grało, bo nie będzie was to tak denerwowało. No, ale mimo wszystko, tak jak mówię, podtrzymuję dalej, że wojownik jest bardzo mocny. Generalnie taką, kurde, no tier listy, jakby to zrobić? Może ja po prostu omówię każdą klasę i każdy sobie wybierze. Ja, jeżeli chodzi o takie najmocniejsze klasy w PvP, w tym momencie to dużo osób mówi, że to jest wojownik, że to jest paladyn i że to jest zabójca. Powiedzmy, że coś w tym jest, w sensie zwiadowca to jest taki zabójca, więc to też jest bardzo okej, jeżeli chodzi właśnie o te jakby, no jak to wygląda, nie? Generalnie ja podtrzymuję, że te pierwsze trzy klasy postaci, czyli wojownik, zwiadowca i mag, są tak najbardziej, można by powiedzieć, zbalansowane i generalnie nimi się, myślę, że bardzo, ale to bardzo przyjemnie gra. Więc dużo osób właśnie mówi, że to są takie najmocniejsze klasy w tym PvP, czyli wojownik, tutaj paladyn, no i powiedzmy, że ten zabójca. No ale tak jak mówię, wszystkie tutaj mają jakąś swoją wadę i też jakby wy powinniście się kierować swoimi jakimiś własnymi przekonaniami, czyli tym, co wam się wydaje, że będzie wam się okej grało. Nawet znam ludzi, którzy są po prostu zwolennikami łowcy demonów, którego ja tutaj na wstępie myślę, że odrzucę, bo to jest totalnie słaba klasa. W lochach nie jest najgorsza, ale blokują ją magowie, czyli w zasadzie tak samo jak jakiegoś zwiadowcę albo zabójcę. No a w PvP jest totalnym shitem, bym powiedział, więc ja tutaj ją totalnie osobiście odrzucam i nie polecam jej, ale jest dużo osób, które są zwolennikami tej klasy, jej bronią bardzo i podtrzymują, że ta klasa jest super i tyle, nie? Ja tu w ogóle nie zobaczyłem, czy mam wszystko zaczarowane, na samym początku powinienem to zrobić. No i zobaczmy, czy z runami tutaj stoimy tak jak stać powinniśmy. A, jeszcze te ulepszenia w ogóle, no właśnie, ja tu się od samego początku zacząłem rozgadywać i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o druida, to mówiąc szczerze, jest on po pierwsze nudnawy, bym powiedział. Taki, nie ma animacji broni, co na pewno ja już wielokrotnie mówiłem, że strasznie mnie to irytuje, że on zamiast bić bronią, to bije tam jakimiś pazurami, czy po prostu bije z tej różdżki. W sensie z różdżki, ale nie tak, że jest animacja tej różdżki, czyli tego obrażenia, tak jak to mag ma u siebie, czyli na przykład, nie wiem, żeby wam powiedzieć, no to on zamiast bić z tego, co my tutaj widzimy, wy to widzicie myszką, co pokazuje, to on po prostu tak jakby trzymał tą gitarę w ręce i ją wbił, zresztą ja to kiedyś pokazywałem wam. Więc tak jak mówię, raczej druid, no i on ma w sobie po prostu zwiadowcę i wojownika, z tym, że na przykład ten wojownik jego jest słabszy aniżeli wojownik taki prawdziwy na paladynów, bo paladyni są bardzo mocni na druida, bo on tam bodajże od paladynów zawsze dostaje 1/3 HP, więc jeżeli jesteście, macie na serwerze, gracie druidem, jesteście mocni, a macie drugiego mocnego paladyna, no to raczej ten paladyn będzie was prędzej czy później tyrał. Generalnie paladyni są bardzo, bardzo mocni. Zwłaszcza jak teraz jest ten, póki co to jest zbugowane, no mają to niby jakoś zbalansować, naprawić, ale kiedy to będzie, to tego chyba nikt nie wie. Póki on ma jeszcze ten bonus postaci zbugowany, bonus klasy postaci, gdzie dostaje o wiele więcej statystyk niż powinien, no to paladyni są naprawdę bardzo mocni. No jeżeli chodzi o takie klasy, które najmniej za to RNG ich jakby najmniej są podatne na to RNG, to wydaje mi się, że jest to taki paladyn oraz mag. Najbardziej mag, no bo zobaczcie, mag nie może wojownik go zablokować, nie może zabójca czy zwiadowca, czy powiedzmy ten druid w masce kota uniknąć. Po prostu mag opiera się tylko i wyłącznie na tym, że musi machnąć krytyki. Musi machnąć mocne kryty i tyle. Kryty mu albo wejdą, albo nie. To jest jedyna rzecz taka o RNG. Nie dochodzą tam bloki, nie dochodzą uniki, więc no mag myślę, że jest bardzo przyjemny. Dodatkowo walki trwają krótko.
co pewnie widzicie na W50, jak nagrywam, walki trwają krótko, więc co za tym idzie, ten Maguś no raczej jest taki po prostu okej, nie? I przyjemny, że po prostu no kilka krytów i albo on przegrywa, albo wygrywa, to jest okej. Drugą klasą taką dość nisko podatną na RNG jest, myślę, że nawet Paladyn, no bo jednak od Paladyna wiadomo, mogą unikać, mogą tam blokować te ciosy, no ale na przykład Fireball wchodzi zawsze, więc i Fireball zawsze zabiera tyle samo HP, także no to jest taki, można powiedzieć, pewnik, no i to troszeczkę tak niweluje, można powiedzieć, no bo Paladyn po tym Fireballu jest bezbronny, nie, on nie może blokować, nie może nic zrobić, on tylko i wyłącznie atakuje, więc jakby ten Fireball troszeczkę rekompensuje to, że tam zwiadowca może jakieś uniki porobić, wojownik może poblokować i tak dalej. Więc tak jak mówię, no te dwie klasy postaci, co tam jeszcze mamy? Mamy Berserka. Berserk, powiem wam szczerze, że ciężko go opisać. No Berserk, jak tutaj wpadnie w furię i zrobi naprawdę grat takich krytycznych ciosów, to może poskładać takiego paladyna albo wojownika, ale raczej się to rzadko zdarza. Raczej Berserk, no to jest klasa typowo pod lochy, bardzo fajnie, tak jak mówię, jeżeli ktoś gra, nie interesuje go PvP, a tylko żeby czyścić lochy, no to Berserk jest bardzo fajny, ale jednak mimo wszystko w PvP wydaje mi się, że jednak jest taki sobie. No i druid, nie? Generalnie powiem wam tak, jeżeli chodzi o taki fan grania według mnie klasą postaci, no to ja bym tak, na pierwszym miejscu dał chyba maga, na drugim miejscu dał, wydaje mi się, że zabójcę, tak szczerze mówiąc, na trzecim miejscu bym dał wojownika, na czwartym paladyna, na piątym myślę, że może berserka, potem mamy szóste, to myślę, że druid, no i na siódmym, ostatnim, zero fanów z gry, wydaje mi się, że łowca demonów. Czy my mamy tu jeszcze jakąś klasę? Chyba nie, chyba o wszystkich powiedziałem, tak to mniej więcej wygląda, więc no tier lista... Nie wiem też jakby jak to porównać, nie? No bo wiadomo, najlepszą klasą do lochów jest, powiedzmy, Berserk, a najgorszymi klasami do lochów, powiedzmy, że tam jest, zobaczymy, czy w ogóle tego grzyba możemy machnąć, może się uda. Najlepszą klasą do lochów jest Berserk, najgorszą jest chyba Paladyn albo Wojownik, oni są tacy w miarę podobni, dobra, fajnie, udało się. Oni są tacy w miarę podobni, no ale generalnie, tak jak mówię, no raczej ciężko, nie? Też właśnie w sumie tam chyba nie doprecyzowałeś, albo ja nie pamiętam, osoba, która pisała ten komentarz, bo Niku też nie pamiętam, o jaką tier listę chodzi, nie? Czy faktycznie chodzi o PvP, czy też o właśnie lochy, ale jeżeli ktoś chce takie jakby najbardziej sensowne to porównanie tych klas, to odsyłam do tego odcinka, który, tak jak mówię, nazywa... Ej, my zrobiliśmy dwa lochy naraz. Zobaczcie, my przecież mieliśmy pierwszego, czyli drugiego też od razu z marszu kliknęliśmy, no tak, bo zresztą expa ile dostaliśmy, dobra, to ja nawet tego nie zauważyłem, okej, okay, to próbujemy dalej, teraz mamy karczmarza, on... Okej, okay, on też nam padł, tylko się niestety zbugowało, już chyba nie odzyskamy tej walki, no nie, co my tu dostaliśmy, jakieś rękawice dla maga, zobaczcie jak to w ogóle idzie, zaledwie 20... W sensie na minus 11, więc totalnie nie ma co, leci rozmontowanko, ale dobra, tego się nie spodziewałem. No i teraz mamy, patrzcie ile my zrobiliśmy tej, no właśnie to jest to, że jak tam jeden nam padnie, to potem już jest fajniej, no i prawie wbiliśmy cały level, więc dobra, no mimo, że zrobiliśmy łącznie już chyba na tym odcinku 4 lochy, to mamy tylko 2 zapisane, no ale prawie cały level został wbity. Więc jeżeli ktoś chce takie, teraz to jest takie moje gadanie, nie, takie, tak nie wiem za bardzo na czym się skupić i tak każdą klasę jakby wyciągam po kolei, ale jeżeli ktoś chce to tak w miarę z sensem poukładane, to odsyłam do takiego tamtego odcinka, może jak nie zapomnę, to go podlinkuję w świętym komentarzu, ale pewnie zapomnę, który się nazywa właśnie jaka jest najlepsza klasa postaci w Shakesie. Nie ma tam tylko druida, no ale tak jak mówię, no druid jest okej, okay, nie? On jest i okej okay w PvP i on jest okej okay w jakby w lochach, też jest w miarę git, ale mimo wszystko, tak jak mówię, on jest dość nudny i raczej polecać bym go, szczerze mówiąc, nie polecał. Dobra, zobaczmy, czy tego cyklopa jesteśmy w stanie kliknąć. Udało się, okej, okay, mamy 476 level, mamy również jakiś paseczek, inteligencja plus 34, to dużo, jak najbardziej wymienimy sobie, bo to na pewno sporo nam daje. Także no, może się troszeczkę moje poglądy, powiedzmy, zmieniły od ostatniego odcinka, w sensie od tamtego odcinka, gdzie mówiłem o tych klasach, bo niektórymi jeszcze wtedy nie grałem ani nic, więc też ciężko mi było się wypowiedzieć, no ale teraz myślę, że taki naprawdę największy fan z gierki, gdzie nie denerwują was uniki, bloki, to co już mówiłem, no to jest faktycznie ten mag. Dobra, Cerbera to my nie klikniemy, lecimy dalej, to jest faktycznie ten mag, no bo jest on, no nie wiem, jeżeli kogoś losowość nie denerwuje, to może próbować innych klas, a jeżeli kogoś faktycznie
denerwuje, no to jednak ten mag, myślę, wydaje, że jest najmniej na nią narażony. Ale koniec końców powiem wam, że jeżeli mówimy o PvP, o dobra, padła i znowu nam się nie wyświetliło, kurczę, no naprawdę, no mało będzie oglądania na koniec tego odcinka niestety, bo zobaczcie, że wszystko nam się buguje. Tu zobaczmy, no runy musimy zamienić, ale czy jest sens? Ile to mi daje na plus 21? No dobra, zamienimy, niech będzie, może tam się przydam w którymś z kolejnych lochów. Ok, teraz już mamy git, robimy sobie odzysk klejnotu, pyk, pyk i od razu ulepszymy razy dwa, ten też ulepszyliśmy razy dwa, lecimy dalej. Więc tak jak mówię, no tutaj jednak później każda klasa w tym PvP, oprócz oczywiście łowcy demonów, jest w miarę ok. No i tego druida przeciwko paladynom, to on też jest taki, powiem wam, że średniawy, ale jednak wszystko się sprowadza do tego, że na przykład zabójca czasem wygra, bo zrobi masę uników, nieraz wojownik, bo zrobi dużo bloków. No i tyle, nie? Wojownik jest taką stabilną klasą, tak jak mówię, on wcale nie jest zły, no ale jednak to, co ja widzę na przykład po swoim wojowniku na W40, że potrafię naprawdę nieraz walki z o wiele słabszymi jakimiś, nawet berkami, ale już pomijając to nawet z jakimiś zwiadowcami i tak dalej, po prostu przegrać, no bo akurat mi szczęście nie sprzyja. Mnie coś takiego irytuje osobiście, bo ja jak widzę, że mam mocniejsze statystyki, to po prostu dla mnie powinienem, no, dosłownie wszystkie walki wygrywać, bo wiadomo, jak jest różnica w statystykach jakaś niewielka, no to może się wszystko wydarzyć, ale jeżeli jest naprawdę duża, no to powinno to faktycznie się odzwierciedlać w walce, no i przeważnie tak jest, ale jednak często się zdarza, że te walki potrafimy przegrywać, bo na przykład szczęście nam nie sprzyja, nie zrobimy żadnego bloku, ktoś tam narobi masę uników, albo na przykład nie walniemy żadnego kryta magowi, on nam, każdy jego cios to będzie kryt i z magami przegramy tym wojownikiem, tak też nieraz jest, więc no tak jak mówię, to chyba tak. No a jeżeli chodzi o lochy, no to wiadomo, na pierwszym miejscu Berserk, na drugim jakiś tam, myślę, że może nawet druid, przez to, że on ma tą inteligencję i z tymi magami sobie nieźle radzi. Na trzecim miejscu tam jakiś zabójca slash zwiadowca, ewentualnie łowca demonów też jest niezły, bym postawił na równi z nimi tego łowcę. No i później mamy tam jakiegoś, kogo my tu jeszcze mamy, bo ja nie pamiętam, maga, myślę, że mag jest kolejny, mag sobie dobrze radzi z magami, więc tu ma przewagę nad właśnie tymi klasami, które są słabe na magów, czyli jakiś zwiadowca, zabójca, łowca. No ale generalnie mag ma gorzej za to z wojownikami i ze zwiadowcami, no a tu kwestia uników, także myślę, że na kolejnym miejscu maga, no i na samym końcu jakiegoś właśnie paladyna, wojownika, no jednak nimi te lochy, jak pewnie sami możecie zauważyć, idą najciężej. Dobra, tych infernusów chyba nie klikniemy, więc lecimy dalej. Mamy tu w ogóle jeszcze Esteros, którego nie zamknęliśmy. Powiem wam, że może ten Esteros się faktycznie uda zrobić, ale najpierw zajrzyjmy do tych nordyckich bogów, zobaczymy, jak to z nimi wygląda, ale tu mamy Lokiego, kurde, no to jest, on jest bardzo mocnym zabójcą, ten Loki nas prześladuje prawie na każdym kącie, bo to jest bardzo duży blok w tych nordyckich bogach, to chyba nawet się mija z celem, szczerze mówiąc, nawet nie ma co go klikać, tylko lecimy dalej. A to może Esteros sobie zostawię na koniec, to najpierw jeszcze zobaczymy tego czterorękiego Petera. No jednak 2 miesiące lochów nie klikaliśmy, dużo przez ten czas statystyk jakby nam doszło, wymieniliśmy sobie też gemiki i u nas, i u pachołków, więc też te statystyki wzrosły, więc myślę, że jednak jesteśmy w stanie tutaj jeszcze troszeczkę w tych lochach zadziałać. No potrzebujemy wbić jeszcze tak naprawdę... No trochę, no 3 lochy, nie? 3 lochy, powiedzmy, że jak wbijemy, to powinniśmy już się zbliżyć do tego kolejnego levela, czyli w teorii zamknięcie tego Esterosu, no ale czy to się uda, czy nie, to jeszcze zobaczymy. Najpierw tego czterorękiego Petera poklikamy, bo tutaj jak Kunegunda się odpali, to może będzie szansa faktycznie jeszcze jego ubić. Wszystko, chyba wam wszystko powiedziałem. Tak jak mówię, no moimi takimi main klasami w tym momencie to jest wojownik na W40, mag na W50 i zabójca na S40. Nie dość, że to są fajne, okrągłe serwery, to jeszcze tu gram fajnymi klasami, więc no tak, tak mi się wydaje. Ale oczywiście to wierzcie jako taki tylko, powiedzmy, wskazówkę czy coś, jak ta gra faktycznie wygląda. A jeżeli macie na przykład, nie wiem, łowcą demonów ochotę zagrać, bo wam się podoba ta klasa i wiecie, że będziecie długo nim grać, bo wam będzie sprawiał fan, to nie bierzcie tego, że ja mówię, że jest totalnym shitem, tylko po prostu sobie grajcie, no bo tu chodzi koniec końców o fan i o to, żeby wybrać taką klasę postaci, jaka wam najbardziej będzie odpowiadać. No ale jeżeli mówię PvP late game, no to no paladyn, wojownik, jakiś zabójca, myślę, maguś też będzie przyjemny, chociaż no mag może mieć jakieś tam problemy z tymi wojownikami, jednak mimo wszystko i z paladynami, no bo oni mają tego HP dużo. No i tyle, nie? W zasadzie tyle.
odnośnie tych klas postaci. Tak w sumie się trochę pomieszałem, bo tak nie wiedziałem do końca na czym się skupić, ale jednak chyba to co miałem powiedzieć to powiedziałem, to tak na luźno, nie? No bo to wiadomo, nie jest odcinek temu poświęcony, odcinek jest poświęcony klikaniu lochów, ale jak ktoś chce odcinek poświęcony temu sobie obejrzeć w 100% bardziej profesjonalnie, no to tak jak mówię, odsyłam do tamtego odcinka, on jest chyba w playliście poradniki, jaka klasa właśnie jest najlepsza, zresztą on tam zrobił dość dużo wyświetleń z tego co kojarzę. I chyba wszystko co miałem wam powiedzieć to wam powiedziałem. Czyli konkluzja jest taka, że tak naprawdę to jaką klasę postaci wybierzecie troszeczkę schodzi niestety w tej grze na dalszy plan, właśnie z racji tego, że dużo ta losowość gry, duże tutaj niestety duży czynnik odgrywa, nie? Jeżeli chodzi o właśnie to PvP i głównie w późniejszej fazie gry, nie? Głównie w takim late game'ie. Zresztą możecie sobie obejrzeć jak wejdziecie, poczekajcie, powiedzmy, że jeszcze 25 grzybków na niego, tam kurde jaka bliska próba, 27 milionów, no tu Kunegunda musi zdecydowanie większość roboty zrobić, no ale jak widzimy nie ma jeszcze takiej próby, dzięki której by się jej udało faktycznie coś mu tutaj złego zrobić, no ale jeżeli wejdziecie w ten ranking i klikniecie sobie na przykład tutaj, no to zobaczcie jak ta walka wygląda, patrzcie, no tutaj dwa kryty i jest praktycznie porobiony, zobaczcie, no tutaj Maguś pokonał wojownika. Tu możecie sobie porównać statystyki łącznie, ten ma 500 tysięcy w ogóle, tak swoją drogą, nawet troszeczkę więcej, no ten ma tutaj, no w sumie też ponad 500 tysięcy, więc troszkę więcej ten ma statystyk, no ale zobaczcie, no jeżeli ten pierwszy cios by był krytyczny, tu macie kryta, no to wygrałby Furaken, ale że Maguś mu walnął dwa kryty, a on tylko jednego, no to wygrał na Chtule. Zobaczmy dalej jak to wygląda, o tutaj tak samo. No, dwa krytyki, Strider schodzi. Jeżeli Strider by mu... A, Strider nawet w sumie nie miał okazji, żeby mu walnąć dwóch krytów. No ale tak mniej więcej te walki przeważnie wyglądają. Tylko, że tu mamy akurat dwóch magów. To jest chyba w ogóle ten, nie wiem jak to przeczytać, Scythe powiedzmy. On ma chyba najwięcej w ogóle statystyk w całej grze. Najmocniejszą postać ma. Jeżeli chodzi o statystyki, zobaczmy walkę w dwóch wojowników. No to może trochę dłużej trwać. No ale też tutaj kwestia... tego ile zrobią bloków, no patrzcie, statystyki mają, no po prawej stronie Viper ma troszeczkę większe, troszeczkę mocniejsze, no ta walka trwa zdecydowanie dłużej, to akurat no dwóch wojowników to nie ma co się dziwić, no i kto wygra, bo to też jest, no ten mu krytyka teraz mocnego walnął, 102 miliony, tu jakieś bloczki, tu krytyk. No ale wygrał ostatecznie ten po lewej stronie, mimo że statystyki miał w teorii mocniejsze, no to jest łącznie 6 tysięcy, no powiedzmy, że prawie 7, ale więc nie tak dużo, jak na to, że już mają po 230 tysięcy statystyk, no ale mimo wszystko sami widzicie, jak te walki wyglądają. No i tyle, nie? Chyba temat można powiedzieć, że wyczerpany. Dobra, no 13 piętro nam niestety nie padło, ale lecimy do Esterosu. No i ja powiem wam szczerze, że ten Esteros chciałbym już skończyć. Teraz mamy maga, którego ostatnio nie mogliśmy niestety zrobić. Później mamy wojownika, którego myślę, że jest szansa zrobić. No i na samym końcu jest niepalna, czyli zwiadowca, która chyba... będzie z tej całej trójki najmniejszy opór, tak mi się przynajmniej wydaje, stawiała. Także no teraz w tym momencie byleby tego złowrogiego gnoma ubić. Szczerze mówiąc to się nastawiłem, że go zrobimy, tak szczerze, no i dokładnie, zrobiliśmy. Więc ja osobiście jestem zadowolony, od razu go tu zapiszemy, pokażę wam na sam koniec odcinka. No i lecimy dalej, tu mamy coś dla zwiadowcy, zabójcy. Tu już nie mamy jak rozmontować, dobra, to na razie zrobimy tak, a jak już nie będę miał miejsca, to spróbujemy sobie dalej. Dobra, teraz mamy obrońcę. Obrońca przeważnie jest dużym blokiem, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o strefę światła. On przeważnie nas tam blokuje, no a zobaczmy jak w tej strefie mroku to wygląda, no bo jeżeli tu jakaś, no tak standardowo, Kunegunda dużo uników, my jakieś bloczki, coś tam podziałamy, to myślę, że nawet będziemy w stanie i tego obrońcę również przeklikać. No nawet bym tu większą ilość grzybów wydał, tak szczerze mówiąc, no bo tak jak mówię, fajnie by już to było zrobić, to było osiągnięcie kolejne w klaserze, no i tak jak mówię, kolejny level prawie byśmy tu wbili, niewiele by nam brakowało tak naprawdę do tego następnego levela, więc to by było jak najbardziej git. Dzisiaj albo nawet, w sensie dzisiaj może nie, ale jutro to już na pewno wbilibyśmy kolejny, no ale tu musimy, tak jak mówię, ten Esteros nieszczęsny zamknąć, a to może nie być takie proste, chociaż no kurde, obrońca przeważnie nie stawiał żadnego oporu, nie? Jak tam pamiętamy jakieś inne
inne klasy postaci czy coś, no to obrońca bardzo jakiegoś oporu nie stawiał, także zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj w praniu z nim. No ale tak jak mówię, trochę bym go tu przygrzybił, jednak stawiałbym na to, żeby jakieś idealna próba Kunegundy, jakieś tam nie wiadomo co, taki można powiedzieć, to się jakoś nazywało, kurde, zauważyłem, że często mi w ogóle słowa wypadają, jak chcę coś powiedzieć takiego niecodziennego, to zapominam, taki złoty strzał, o, coś takiego, żeby Kunegunda walnęła w którejś próbie, żeby mu tam zbiła z 700 milionów, to by było fajnie, to może reszta by jakoś tam zadziałała. Pisaliście mi też w którymś z poprzednich odcinków, że jeżeli chodzi o tą karuzelę z idolami, to chyba w piątkowym odcinku, pod piątkowym odcinkiem, to żeby zrobić coś takiego, że z racji tego, że i tak tam walki wyglądają tak, że po prostu żeby postać walnęła jak największy jeden cios, najmocniejszy, to żeby ubrać sobie podki na trzy te podstawowe statystyki, czyli tam siła, inteligencja i zręczność, no ale teraz weźcie anulujcie podki, jak ja mam praktycznie na każdej postaci na około rok podki, no i anulować, żeby tylko założyć, żeby popchnąć dalej 13 piętro, tylko karuzelę z idolami, no troszeczkę mija się to z celem, jakbym miał te podki tam na parę dni, no to wiadomo, że tak, no ale tutaj na około rok, no to jednak szkoda, zwłaszcza nieśmiertelek, nie, no bo nieśmiertelki przeważnie mam tam na 400 dni plus, prawie na każdej postaci, więc no troszeczkę, tak jak mówiłem, byłaby niestety szkoda, żeby ta, na tyle dni nieśmiertelkę anulować, tylko żeby ubić jakieś tam śmieszną karuzelę z idolami, no na prędzej czy później tak czy siak padnie. Na tym magu, czyli tym Case George, no to bardzo dużo osób stoi bardzo długo, jak pewnie sami wiecie, oczywiście nie mówię tu o berserkach, bo berserk tego maga to i tak tam wciąga już na o wiele wcześniejszym levelu i z o wiele mniejszymi statystykami, no ale jak jesteśmy jakimś właśnie wojownikiem, paladynem czy tam tego typu klasami postaci, no to jednak troszkę na tym Case Horze, czy tam George, nie wiem jak to przeczytać dokładnie, musimy postać. No kurde, nie chce nam paść ten obrońca, powiem wam szczerze, i tak trochę tych lochów zrobiliśmy, głównie tutaj ten nowy loch nam najwięcej dał, dlatego że tam ubiliśmy chyba aż trzech, no ale mimo wszystko zobaczcie, że z tym obrońcą wcale to nie idzie tak łatwo. No myślę, że byłaby tu na pewno na niego szansa, tylko że ta próba musiałaby faktycznie jakaś idealna nam paść, no a niestety z tym może być jakiś delikatny problem, żeby faktycznie ta Kunegunda się jakoś tam uruchomiła i coś z tym obrońcą podziałała. No ale dobra, próbujemy. Jeszcze powiedzmy, że z 200 grzybów na niego, a nuż się uda, a jak nie, no to dopiero na kolejnym odcinku. No myślę, że już po legendarnym lochu to na pewno on padnie i na pewno ten Esteros zamkniemy, jeżeli dzisiaj się oczywiście nie uda, bo jeszcze nie chcę mówić, że na pewno nie, bo jednak no jest potencjał na pewno. Na każdego wojownika jest potencjał, jeżeli zrobimy odpowiednią ilość bloków, odpowiednią ilość uników Kunegunda, to na każdego wojownika jest potencjał, tylko właśnie grunt, żeby teraz coś takiego zrobić, no a to wcale może nie być takie proste z tym obrońcą. Dobra, 650 milionów, no to co chwilę tak schodzimy do około połowy, nie? Ciężej, żeby coś bardziej mu się udało pozbijać. No ale popróbujemy, bo jednak chciałbym faktycznie coś więcej na tym obrońcy tutaj zdziałać. No fajnie by było to osiągnięcie dostać, fajnie by było ten kolejny level wbić, bo na razie wbiliśmy ile? Chyba półtora około levela, nie? Mieliśmy początek 475, swoją drogą dzisiaj jak to nagrywam, to kalendarz był, level z kalendarza, więc to też nam wbiło, no a teraz mamy no półtora levela, to wcale nie jest tak dużo, fajnie by było, tak jak mówię, przynajmniej z dwa wbić, ale też szczerze mówiąc, no tak jak mówię, to jest wojownik, tutaj z tymi lochami wcale tak kolorowo to nie idzie, więc jednak z przymrużeniem oka to traktowałem i wiedziałem, że jakoś nie wiadomo ile lochów nie zrobimy, ale jednak zawsze to levelik do przodu jak dla mnie jak najbardziej git. Dobra, no i zobaczmy jeszcze, tak jak mówię, no z 50 grzybków jeszcze na niego, a nuż się uda, a jeżeli nie, no to trudno, to już musimy się obejść smakiem, tak jak mówię, i do legendarnego lochu sobie się wstrzymać. Tylko szkoda, nie? Bo jednak powiem wam szczerze, że jak w ogóle zapomniałem, że ja tu jeszcze ten Esteros mam otwarty, jak zobaczyłem, że faktycznie on jest, mówię, o, to dzisiaj go chyba klikniemy, dzisiaj się go chyba uda zrobić. No a tu jak sami widzicie, raczej niestety jest z tym jeszcze problem. Dobra, 3, 2, 1, no i 0. Okej, nie udało się, trudno. Czyli wszystko, czyli chyba więcej już nie próbujemy. Co mieliśmy kliknąć, to kliknęliśmy i tak w sumie nie jest wcale tak źle, więc możemy jeszcze na sam koniec sobie
sobie obejrzeć te lożki i będziemy kończyć. Oczywiście, tak jak mówię, wszystko nam się niestety nie zapisało, no ale trudno, dobra. No zaczynamy od Samowara Bladego, on jest magiem z tego co widzę. Barbar mu zrobił fajną ilość, tak szczerze, Maguś też walnął dwa kryty, więc też git. Zobaczmy Kunegundę, Kunegunda też w miarę okej, no i my tak naprawdę musieliśmy tylko dobić. Zobaczcie, że wcale to nie było takie trudne, na jakie wyglądało. Dobra, teraz mamy opuszczonego wartownika, którego pokonał tylko Barbar, zobaczcie. To w ogóle ciekawa sprawa, no ale git, 300 milionów expa zainkasowane. Niestety, tak jak mówię, tego pierwszego i trzeciego, chyba ten Barbar, w sensie ten opuszczony wartownik to jest chyba drugi, więc... Jak mi się wydaje, także pierwszego i trzeciego niestety nam się tutaj nie udało zapisać, bo się zbugowało, no ale trudno. Kolejny loch to jest Cyklop Polifem, zobaczmy, no Barbar coś tam zrobił, Maguś w sumie nie za wiele, 5 miliardów 700 milionów, Kunegunda też nie za wiele, ej to zobaczcie, prawie pół, w sensie ponad pół HP musieliśmy my mu zbić tylko i wyłącznie naszym wojownikiem, co prawda no on bije nas tyle co nic, więc akurat tutaj jeżeli o to chodzi, no to... To tak to wygląda, no ale no koniec końców go pokonaliśmy, nie? Tu jeszcze jakieś bloki, my blokujemy, on blokuje, także zobaczcie sami, ale jednak na szczęście nam się udało i on nam dał prawie 300 milionów, bo to jest już 390 level, a pamiętamy, że jak przeciwnik ma 393, to dzięki temu już nam daje te pełne 300 milionów expa i na tym się exp bloków tak naprawdę blokuje. Dobra, no tutaj no jak rozpędzamy się powolutku, już tu bijemy po 50 milionów, 45, tu nawet krytyk za 300 prawie milionów, 83, no, ciągle nas bije po zaledwie jakieś tam 10, 15, teraz 30 był krytyk, także bardzo malutko. No te nasze hity, nie? Te nasze hity krytyczne mocne, 228, 43, 315, teraz prawie 370, więc wow, 204, no tu na koniec się rozpędzamy, tam prawie 400 milionów, teraz zwykły, jakieś blokady z jego strony, z naszej strony 83, 237, no myślałem, że tym go wykończymy, ale jeszcze nie, jeszcze tu zobaczcie, ej, to było takie na pograniczu, szczerze mówiąc, no ale dobra, w gruncie się udało, spoko, i dostaliśmy ten pasek, który nas bardzo nie interesował. No i na koniec jeszcze możemy tego złowrogiego gnoma, zobaczmy jak to tu wyglądało, walka z magiem, więc dość szybka, Barbar dwa krytyki, także spoko, tu Maguś nawet zwykły jeden, także tu się nie udało, Kunegunda widzimy kryt i kryt, okej, tu git, no i... Na sam koniec my, dwa krytyki, ledwo bo ledwo, ale grunże gnoma się udało pokonać. No i okej, skoro dzisiaj się nie udało tego Esterosu zamknąć, to myślę, że w kolejnym odcinku już na spokojnie to zrobimy. To już będzie na pewno znowu pewnie za jakieś dwa miesiące po legendarnym lochu. No ale to jak najbardziej git. Także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha. Dziękuję wam pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i... Cześć!